tak jak mówiłem w tym zadaniu, zadania z linii fabularnej. Przy okazji tu mamy szanty, chociaż czy ja chcę, a czy szanty, Boże, almanach. No nie, olewam sprawę, bo to mi strasznie ucieka i pamiętam już chyba, miałem jedną próbę do tego almanachu. O tego pana znamy, on nas nauczył sporo rzeczy w sumie w Bostonie. Connor, hello again. What brings you to Boston? You. Would you excuse us, fellows? Thank you. That conversation was about to turn unpleasant. Now, what can I do for you? I was hoping you could help me locate William Johnson. Of course. I'm headed to a meeting with some men who should be able to help. Why don't you come along? Well, it's good to see the people finally taking a stand against injustice. Says the man who owns a slave. Ooh, sorry? I practice what I preach, my friend. She's not a slave, but a freed woman. At least on paper. Men's minds are not so easily turned. It's a tragedy that for all our progress, still we cling to such barbarism. Then speak out against it. We must focus first on defending our rights. When this is done, we'll have the luxury of addressing these other matters. You speak as though your condition is equal to that of the slaves. It is not. Tell that to my neighbor who was compelled to quarter British troops, or to my friend whose store was closed because he displeased the crown. Hey! It's my home, no matter what you thieves called taxmen say! If there comes in Parliament who want to take my property, you tell them to sail across the pond and take it themselves! It's not open for discussion now. Open this door or these men will break it down. Ah! Ah, bollocks. We're coming in. Ah! Oh. I trust the mounting evidence is proof enough, Connor. Continue on. I shall meet you at our destination. Is that all you have? No, pomożemy mu. Justice for once. I dare the governor to send more. You all right? I'm fine. It's not my first dance. For all their teeth and claws, these little foxes, they fight like puppies. Thank you, my friend. I'd buy you an ale, but I'm expected somewhere else. Możliwe, że się jeszcze z nim spotkamy, skoro mamy podane jego dane personalne, jak imię i nazwisko. To nie byłoby bez powodu, tak mi się przynajmniej wydaje. Ciężko mi jest ogólnie użyć dwóch ostrzy naraz. Teraz to nawet żadnego nie użyję, ja pierdolę. Ciągle myli mi się fizyka z poprzednich części, od dwójki do Revelation, bo tam naprawdę inaczej się eliminowało troszeczkę wrogów, inaczej trzeba było. Inaczej wskaźnik wyglądał, inaczej wszystko wręcz. Dobra. Z nimi nie musimy walczyć, nie? A no niestety nie udało nam się nie podnosić rozgłosu. Mam się gdzieś schować tutaj, a... Okej. Powiedzmy, że się udało.
Connor, I'd like you to meet some like-minded friends. The owner of this fine establishment, William Molyneux, and the manager and chef of his newest venture, Stéphane Chaffaut. Ah, Connor and I just had a ball with some red coats enforcing some taxmen outside my home. The collectors grow bolder and more forceful. Something we must address, Samuel. Then let us raise a banner. Something to let the people know that they are not alone. The docks are an angry place of late. Protesters picketing the latest shipments of British tea. The eyes of the city are upon that stage. A Bostonian without his tea is a dangerous beast. William Johnson is smuggling the tea off the ships. One of his men tried to sell me this. A sample of what I refused. But it's from those ships. No mistaking the stamp. He's charging a king's ransom. Must be he's making a mint off those who buy it. Where is he now? I've never met the man. May I ask why you seek him, Connor? He intends to purchase the land upon which my village stands, without the consent of my people. No doubt the revenue from his little smuggling endeavor is financing the acquisition. A tax enforced on tea grants a boon to smugglers. I'll wager the same men who levy the taxes are selling the tea. A stage requires a spectacle, and I may know the play. Head back to the docks and see to the destruction of the tea. If you should need us, return here. Wiecie co? Wydaje mi się, że teraz będzie pewne historyczne wydarzenie, które możemy właśnie kojarzyć, na przykład z lekcji historii. Mówicie bostońskie picie herbaty. Pardon me. Come on, mate. Z broni palnej. Fajnie korzystać z broni palnej, gdy nie ma się do niej naboi. Myślę, że powinienem odwiedzić sklep i zakupić je. Tylko czy to jest jedyny naprawdę sposób? Chociaż... Chwila, ja mogę przeszukać chyba. Oczywiście, że mogę. Przeszukać strażników na przykład. I od nich... Naboje 6, dokładnie. Ale strzał pewnie nie dostaniemy od nich, co? Raczej nie. Ten rozgłos przydałoby się zmniejszyć. Bo mi naprawdę przeszkadza. Cholera. Nie chcę z nimi walczyć, jest za dużo. Sporo zadań pobocznych widzę. Oporny. Naprawdę on jeszcze żyje? Jakim cudem? Ej,
Wreszcie. To jakiś kozak w ogóle. Czy on nie jest ze Szkocji przypadkiem? Po tej spódniczce, czy tam kilcie, bo się tak chyba nazywa. Dobra, wiecie co? Rozgłos naprawdę musimy zmniejszyć. To nawet nie podlega dyskusji. Naprawdę mnie kurwa zauważyli. Naprawdę mnie musieli zauważyć. Dobra, to może zrobimy to kiedy indziej. Trzy punkty rozgłosu od razu będą mnie teraz wszyscy ścigać. Nie. No rybą to my nie jesteśmy, więc... A mamy to wysadzić za pomocą tego, dobra. Nie chcę z nimi walczyć, naprawdę nie chcę z nimi walczyć. Chciałem tą beczkę strzelić tak naprawdę. Nie pamiętam dokładnie jak to całe bostońskie picie herbaty wyglądało, ale mogę tylko przypuszczać, bo właśnie z Bostonem kojarzy mi się to wydarzenie historyczne. Tylko i wyłącznie. Ja muszę w to strzelać. Nie no, są trzy składy, więc nie muszę. Nie wiem dlaczego miałem w ogóle wskaźnik na tej beczce. Tego nie rozumiem akurat. Dobra, przeładowane. Czego nie mogę? Ja pierdolę, ta gra jest tak zbugowana. Ta gra jest tak cholernie zbugowana. A co mnie nie zwraca? Nie wyobrażacie jak ona denerwuje ta gra. Nie. Nie chciałem ich rzucać. Chciałem po prostu biec. Nie to. To. Nie to. Myślę, że jeszcze bliżej, bo nie chciałbym po drugą biegać. Przeładuj. Nie wiem, ta gra naprawdę ma jakiś delay, ona jest naprawdę taka... taka denerwująca. Yes.
asasynów rekrutów, czyli znana nam zagrywka z poprzednich części od Brotherhooda do teraz, że możemy mieć... I powiedz mi, czy ta gra nie jest zbugowana? Dosyć długa misja, dlatego że wcześniej musieliśmy robić co innego, a teraz na początku poznaliśmy chyba. Bo my tak naprawdę robimy tą jedną i tą samą misję. To jest dosyć długie. Bo na początku właśnie poznaliśmy tego. Czy wróciliśmy do tego naszego znajomego, nawet nie pamiętam jak on się nazywa, który nauczył nas panować nad rozgłosem i ogólnie zaznajomił nas z tym miastem. Potem, a jeszcze pomogliśmy temu rzeźnikowi. Strasznie długie. Nie wiem co my robimy. Biegamy chyba tylko. Kamera na przykład teraz mi się zmieniła, też nie rozumiem na przykład czegoś takiego. Sporo rzeczy jest, których nie pojmuję w tej śmiesznej gierce. Czy ja mam biegać od punktu do punktu? Chaotyczne to jest zadanie. Ale naprawdę ucieknięcie komukolwiek w tej grze graniczy z cudem. Tutaj jeśli zobaczycie chociaż na pół sekundy pewien strażnik, to cię widzą wszyscy. On nawet jeśli nie krzyknie, ani nic takiego nie wezmie ich. Po prostu faktem, że go nie zabijesz z tego ostrza, wiecie, tak bezpośrednio. Mój strasznie denerwuje. O cholera. I w tej części tak mało jest tych miejsc, gdzie możemy uciec, wiecie, mówię o stogach siana oraz innych tym podobnych. Czy może stogi siana są dosyć powszechne, ale reszta nie. Że mnie tylko nie zauważyli. Czy mogę ogarnąć w jakiś sposób ten rozgłos? Chciałbym. Oni mnie zauważą i potem jest to samo, wiecie. Oni wystarczy, że zobaczą mnie na pół sekundy. Nawet jeśli idę sobie pomiędzy dachami i zobaczą mnie na pół sekundy, to już nie. Dobra, tutaj mamy coś też. Jego muszę zabić tylko i wyłącznie tak.
Pewnie zaraz z 30 będziemy je goniło. Uff, jakim cudem. To nie ta gra przecież. To jest gra, gdzie musisz zabić naprawdę. Dobra. Przekupię pana. Dobra, ale chciałbym mieć rozgłos na poziomie 0, bo to naprawdę będzie mi przeszkadzać. Incognito, dobra. Jakoś się udało. Idźmy tu. To jest tawerna, tak? Tak. Czyli tak też można robić. No racja, tylko tego nie ma jakoś wyrażonego na mapie. Jakoś super dokładnie. Stefan, what is wrong? Where is Sam Adams? Who cares? I've been robbed! Pour me payer, ces scélérats de merde! Where are you going? Dobra. To get back what's rightfully mine. Pewnie nie uda mi się uniknąć otwartego konfliktu. Ten ludzi podburza. Wojna domowa. Wiecie co? Może sobie zmienimy broń na Tomahawk. We are not English. We are not the king's men. We are free. But the king is the red gold. Stefan, please stop and listen to me. I've listened for long enough. They come into my home and take my things? I will get my revenge. The man responsible for this will pay. His friends will pay. Voilà trop longtemps que je subis ces affronts. Ils vont coûter de mon courroux. You looking for a fight, Englishman? I'll give you what you want. Nie, to jest normalne. Aha, dyskretne zabójstwo, tylko za pomocą ukrytego ostrza. A, gdzie jest mój cel? A! Dobra. O, tego grubego chciałbym za... Dwóch jest grubych. Szkotów. Chyba nam się nie uda. Say
Może strzela najwyżej w niego. Ale muszę być blisko tego. There is a way to fight injustice, but this is not it. Give them a right pickling. Break them. Czy ja też widziałem, że on przed chwilą, nie wiem, uniósł się 2 cm nad ziemią? Ta gra wcale nie jest zbugowana. Wydaje mi się. Czy komuś by się tak wydawało? Dobra, przeszukałbym ich chętnie, powiem szczerze. Destroyed? You stupid mackerel! I suppose you want me to tell Johnson his tea just spontaneously combusted? Nonsense. Someone's responsible for this, and you will find out who. And if you can't, I'll gut you and find a smarter mongrel who can. What do we do? Create a window. Bloody hell are you? Na rekruta to mi nie wygląda, znaczy na asasyna to mi nie wygląda. Why? You have no right to rob people blind. By decree of the British Parliament or not. British Parliament? I worked for William Johnson. Johnson? And he's suffering cleanly. Please. The people seem to have an ear for you. What are the things you lost? The people listened to me only because I spoke the truth loud enough, which is worth 1,000 times the content of my footlocker. The English, they can keep my things. You did well tonight. I said I'd buy you an ale when you first helped me. In place of drink, I offer you my allegiance, for what it's worth. Your aid is welcome, and I am grateful. Now, I need to find Sam Adams. A, to kucharz, a nie rzeźnik. Nieważne. Dobra, ale wydaje mi się, że to będzie na tyle w tym odcinku. Tymczasem dziękuję wam za oglądanie. Chciałbym się też przy okazji tym zająć, ale... A ciężko jest to zrobić. Dobra, nieważne. Dzięki za oglądanie i zapraszam do przyszłych odcinków. Cześć.